Witam wszystkich serdecznie. Dziś chciałem Wam przedstawić film na temat zabezpieczenia drewna budowlanego, konstrukcyjnego. Oczywiście dotyczy to zarówno więźby dachowej, jak podwalin, budowania pergoli czy architektury ogrodowej. A głównie skupimy się dziś na wszelkich połączeniach drewna. Taka w sumie rzecz banalna, niby logiczna, a jednak w Polsce zapomniana, niechętnie cieśle czy budowniczy nie tylko domów z drewna, ale domów normalnych, murowanych, gdzie więźba zawsze jest z drewna, pamiętają o tym, aby tą więźbę dobrze zabezpieczyć. Żeby to zrozumieć lepiej, to trzeba sobie uzmysłowić pewne sprawy. Drewno, niezależnie od tego, jakie ono jest, czy to jest drewno sosnowe, czy to jest drewno szlachetne, czy jest to drewno egzotyczne, zawsze potrzebuje dobrego zabezpieczenia impregnacji. I teraz w Polsce poprzez impregnację rozumiemy bardzo szeroki wachlarz dotyczących wtłaczania w drewno różnego typu tak zwanych impregnatów. No, impregnaty możemy już, jeżeli rozmawiamy w takim szerokim zakresie, podzielić na przykład na impregnaty, które mają zapobiec łatwemu podpaleniu drewna. Są to impregnaty drewnochronne, impregnaty biobójcze, no i impregnaty, które zabezpieczają drewno hydrofobowo, czyli nie pozwalają się dostać w głąb drewna zbyt dużej ilości wody, tylko takiej, jak drewno sobie chce pobrać lub musi to ten impregnat pozwolić oddać wodę. Drewno pracuje cały czas i reguluje swoją gospodarkę wodną. Kolejną rzeczą jest właśnie to, co nazywamy impregnacją. Oczywiście impregnacja biobójcza czy ogniochronna jest wykonywana za pomocą preparatów najczęściej solnych. Impregnację taką można zrobić zanurzeniowo, ciśnieniowo, ale również pędzlem. Jakie są wady, zalety środków tych, które są używane w impregnatach, czyli na przykład boraksu, który jest solą, czy innych preparatów solnych, bo są to najczęściej takie preparaty. A problemem jest to, że bardzo szybko z drewna jednak się wydobywają pod wpływem wilgoci, czy to pary wodnej, czy wilgoci opadowej. Tak więc ich czas w drewnie nie jest taki żywotny. I chociażby to sugeruje, żeby zamknąć jakby te preparaty w środku, w drewnie, jeżeli chcemy, żeby one dłużej tam były. Co najważniejsze, drewno, załóżmy, jeżeli są to deski szalunkowe, czy powiedzmy deski, czyli powierzchnia płaska, jeszcze jest w miarę taka, szczególnie w gatunkach żywicznych, odporna. Niektórzy mówią, że w ogóle czy bale nie zabezpieczamy, bo po co. Ale nikt nie pamięta o przekroju czołowym, czyli tu, gdzie wzdłuż tego przekroju następuje bardzo silny efekt kapilarny. Gdybyśmy włożyli taką kantówkę do wody, do oleju, to w dość stosunkowo niedługim czasie ta woda by było widać, jak podchodzi do góry. I tych przekroi się praktycznie nie zabezpiecza, pomija się. Tak samo łączenia wszelkie ciesielskie, czy łączenia nawet na blachy, tutaj skupimy się teraz na łączeniach ciesielskich. Jeżeli nacinamy drewno i wydobywamy z niego ten kawałek, aby połączyć później obydwie kantówki, to odsłaniamy kolejne miejsca, gdzie jest przekrój czołowy. Czyli znów narażamy drewno na chłonność wilgoci, na to, że to drewno po prostu będzie wciągało wodę w głąb. Co ważne, aby zabezpieczyć drewno przed grzybami, przed pleśniami, trzeba zdać sobie sprawę z tego, jakie środowisko one lubią. Czyli generalnie grzyby i pleśnie lubią bardzo, jak jest wilgotno, ciemno i ciepło. Jeżeli przyjmiemy sobie, że no jest więźba dachowa, która łączy się tutaj w taki sposób, to wokół tej więźby będzie opływało zawsze jakieś powietrze. Czy to będzie więźba gdzieś osłonięta, czy zasłonięta,
będzie to powietrze. Natomiast to powietrze będzie miało jakąś temperaturę. Natomiast w miejscu, gdzie drewno się połączy, ta temperatura z racji tego, że nie będzie przewiewu, będzie w jakiś sposób zawsze troszeczkę wyższa. Tam zbierze się wilgoć, chociażby z pary wodnej. Ktoś powie, że no drewno jest zadaszone, bo więźba jest zadaszona, więc nie ma wilgoci. Jest, wilgoć jest wszędzie. Wilgoć potrafi się w drewnie bardzo ładnie odkładać. To nie musi być drewno zlane wodą, to z latami po prostu wychodzi. I teraz co zrobić? Aby zabezpieczyć drewno, dobrze, więźbę, jeżeli ktoś już powie, nie, po co ja mam zabezpieczać całe drewno więźby dachowej, okej, to już jest jego wybór, to drewno będzie odsłonięte, łatwo będzie tam coś zrobić, po prostu łatwo będzie zareagować, jeżeli coś się z nim będzie działo. Natomiast w miejscach łączeń nie będzie widać nic, dopóki nie stanie się duża krzywda. Ja Wam pokażę generalnie, jak to zrobić mniej więcej. Preparaty są oczywiście dowolne. Możecie stosować oleje, możecie stosować smoły drzewne, co chcecie. Ja akurat stosuję do tego typu rzeczy specjalną smołę drzewną Ekotep 148, która służy do zabezpieczenia drewna, szczególnie narażonego na wilgoć. Do drewna, które ma kontakt z wodą, do podwalin, do drewna, które jest osadzane na zbiorników wodnych, w ziemi. I jest to dosyć gęsta smoła. Może przesunę troszeczkę, żebyście widzieli. Jak zabezpieczyć to drewno? Po prostu nałożyć tą smołę właśnie w tych szczególnie newralgicznych miejscach. Ona dosyć ciężko się rozprowadza, dlatego jest ten pędzelek też troszeczkę przycięty, żeby generalnie był twardszy. Nie ma co przesadzać z ilością, to nie może pływać, ale też z drugiej strony nie powinno się jakby oszczędzać tutaj. To tego preparatu musimy nałożyć, tak jak i w większości innych preparatów, co najmniej dwie warstwy. Ta smoła po pierwszym nałożeniu będzie sobie odsychała. Dajmy jej spokojnie odpocząć. Zawsze jak planujemy budowę, to skupmy się na tym, żeby ta budowa była zaplanowana wcześniej, żeby to drewno prawdopodobnie i tak ociekające wodą, żeby w miarę troszeczkę podeschło i wtedy spokojnie zabezpieczmy te chociaż najbardziej newralgiczne miejsca. Jeżeli zabezpieczymy w ten sposób łączenia w środku, to będziemy mieli już troszeczkę większy spokój i większą pewność, że to wszystko przetrwa dłużej. To samo dotyczy zabezpieczenia drewna, na przykład drewna szalunkowego. To jest szalunek, który się tak składa. Akurat tu mamy taki szalunek, gdzie jest większa przerwa. Możemy zabezpieczyć go na krawędzi i delikatnie przy krawędzi. Tutaj wtedy dajmy troszeczkę więcej tego preparatu, tak żeby po wsunięciu też został sobie w środku. Tutaj wszystko, tu zależy wszystko od jakby walorów też estetycznych, jakie chcemy osiągnąć. Od spodu możemy bez problemu zabezpieczać tak, że nawet sobie wjechać na to drewno, a wręcz tak naprawdę w takim szalunku kładziony na ścianie, drewniany szalunek powinno być zabezpieczony również tył. I zabezpieczenie tyłu szalunka, co też wiele osób się z tym nie zgadza, jest istotniejsze niż front, dlatego że tu nie będziemy mieć później dostępu. Są to jakieś dodatkowe koszty, ale można to zrobić smołą drzewną, można to zrobić olejem lnianym, ale jeżeli chcemy, to, żeby to drewno było naprawdę solidnie zabezpieczone, tył szalunku powinien być cały zabezpieczony. Tak jak mówię, albo olej, albo smoły i to naprawdę wydłuży żywotność. Jest to też bardzo istotny element. Ja akurat uczestniczyłem w rozbiórce i ocenie stanu technicznego największego, tak jak się szacuje, budynku z drewna w Europie. To jest Schwiedermeier, który się znajduje w Otwocku. Tam szalunki były od tyłu smołowane. Zresztą no ja postaram się Wam pokazać takie. Były tam szalunki smołowane, co widać zresztą na zdjęciach. Również drewno konstrukcyjne było smołowane i przetrwało 110 lat miało w momencie, kiedy rozbieraliśmy i dokonywaliśmy tam oględzin tego budynku i oceny stanu drewna. Tak więc, tak jak powiedziałem, albo malujemy całość
Tylko jeżeli robimy to ekotepem, ten ekotep trzeba bardzo dobrze rozprowadzać, wtedy jest jaśniejszy. Jeżeli rozprowadzimy go gorzej, to po prostu będzie ciemniejszy. Przy zabezpieczaniu drewna, które jest widoczne, nie ma to znaczenia, przy wizualnym zabezpieczaniu ma. Jeżeli teraz nie chcemy pobrudzić tej warstwy, gdzie będzie widoczna, to tu nakładamy smołę, nie zważając na to, co się będzie działo z dołem, czy będą zacieki, czy nie będzie zacieków, aby zabezpieczyć to wnętrze. Czyli miejsce, gdzie połączy się drewno i gdzie drewno również będzie przyjmowało parę wodną. Możemy jeszcze zrobić tak, że jeżeli coś nam się gdzieś pobrudzi, to ewentualnie przetrzeć z warstwy wierzchniej. Tutaj na przetrzeć już to drewno będzie ładniejsze, mimo to, że smoła jest ciemna. W związku z tym, że mamy tu trochę więcej preparatu, po złączeniu ta smoła po prostu się zabezpieczy nawzajem. Tutaj drugą stroną. W związku z tym, że tego preparatu tutaj nałożyliśmy trochę więcej, tak więc ta smoła zabezpieczy nam to łączenie. Mówię, to jest kwestia wyboru. Czy zostawiamy tak, żeby było czysto, czy też zabarwiamy, a ewentualnie elewację tu później malując, zabarwiamy całość tak, jakbyśmy chcieli. Dlaczego powinniśmy zabezpieczać podwaliny? Dlatego, że podwalina jest jakby no całym nośnikiem domu i podwalina ma kontakt z miejscem, gdzie jest duża wilgotność, czyli jest to na przykład fundament, gdzie jest woda okapowa, z opadów atmosferycznych i to wszystko powoduje to, że jest narażona na grzyby, pleśnie, różne inne dolegliwości, które mogą zdarzyć się z drewnem. Tak więc pamiętajmy, że wracając jeszcze teraz do dalszego zabezpieczenia, to o czym mówiłem na początku, czyli czoła, przekroje czołowe, powinniśmy zabezpieczyć wszędzie, włącznie nawet jeżeli są to deski elewacyjne, również zamalować. Niekoniecznie muszą to być smoły. Może to być oczywiście, tak jak mówiłem, olej lniany, czy impregnat, który używamy na bazie oleju lnianego. Ale pamiętajmy o tym, żeby przekroje czołowe były również zabezpieczone. Często spotykam się z takim widokiem, gdzie jest zrobiona piękna elewacja, a ktoś po prostu zapomniał czołowych przekroi tej elewacji na zewnątrz zabezpieczyć. Później się na to nabija listwę narożnikową na przykład, zasłania się no i problem się może za jakiś czas zacząć. Jak widzicie tu w przekroju czołowym, zresztą to widać od razu przy nakładaniu smoły, że ona bardzo szybko się wchłania. Wchłania się i ona już powoli jest rozprowadzana, szczególnie olej, który się w niej znajduje, już jest rozprowadzany w głąb. Dlatego smoła tu, gdzie nałożyłem tylko jedną warstwę, już jest sucho. Teraz rozprowadzę jeszcze i tu przekroje czołowe. Pamiętajcie o tym, że zabezpieczając przekroje czołowe drewna, jeżeli na płaszczyźnie zabezpieczacie dwa razy, dwie warstwy są wskazane, to przekrój czołowy musicie zabezpieczyć 4-5 razy. To zresztą będzie widać, jak to taki dany impregnat się wchłania. Teraz oglądacie właśnie zabezpieczanie podwaliny, którą wykonaliśmy w Bieszczadach. W styczniu tego roku robiliśmy to z firmą Rutkowscy Domy z Bali Naturalnych. No w takim okresie był stawiany dom. Trzeba było w tym okresie zabezpieczyć. Było zimno. Ekotep bardzo zgęstniał. Teraz mam, mimo to, że panuje tutaj w pomieszczeniu trochę chłód, ale tam ekotep prawie był mazią, a nie cieczą. W związku z tym wystarczy wziąć większe naczynie, nalać gorącej wody, wstawić do tej wody, załóżmy puszkę, czy 5-litrowy baniak z tym produktem, czy z każdym innym produktem na bazie oleju. Nagrzać i wtedy będzie przyjemniej, łatwiej, szybciej się malowało, a preparat też dzięki temu będzie wnikał. Można rozcieńczać tego typu preparaty oczywiście też terpentyną balsamiczną, czy czasami są oferowane jakieś zalecane inne rozpuszczalniki. Ale nie jest to najlepsze wyjście, ponieważ wprowadzi się
niepotrzebnie zbyt dużo zbędnej substancji, która w drewnie jest niepotrzebna, ona i tak z czasem wyparuje. W związku z tym produkty olejowe na bazie olei, smoły drzewne, aby je rozrzedzić, po prostu podgrzewamy w kąpieli wodnej. Mam nadzieję, że przynajmniej część osób, która to ogląda, weźmie sobie jakoś do serca to, że jednak impregnacja tego drewna jest ważna. Weźmy pod uwagę koszt drewna. Drewno wcale nie jest takie tanie, chociażby ta zwykła sosna, ale budowa, koszty budowy do tego dochodzące i wszystko no, powodują to, że nie opłaca się chyba tego drewna zaraz za parę lat szybko wymieniać, bo coś akurat się stało.